Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na recenzję klawiatury RAV Core Edge, czyli jedynej w tej chwili w ofercie RAV Core klawiatury mechanicznej na przełącznikach mechanicznych, w tym przypadku Kale Blue, o żywotności 50 milionów kliknięć. Aktywacja następuje po naciśnięciu już po przebyciu przez nakładkę 2 mm. Przełączniki typu Blue są przez jednych lubiane, przez innych znienawidzone, a to dzięki temu, że podczas aktywacji wydają specyficzny klik. Ja osobiście przełączników typu Blue nie lubię, nie jestem ich zwolennikiem i sam takiej klawiatury nie mógłbym mieć, natomiast wielu graczy kupuje właśnie klawiatury typu Blue. Dzisiaj zobaczycie też, jak to wypada w praktyce. Cena tej klawiatury ustalona jest na jakieś 350 zł, powinny już być w sklepach albo się wkrótce pojawią. Tymczasem bez przedłużania zapraszam Was już do oglądania. Ok, moi drodzy, przed nami klawiatura RAV Core Edge, czyli w tej chwili jedyna mechaniczna propozycja od tego producenta. Klawiatura, jak widzicie, nie jest zbyt skomplikowana, jeśli chodzi o jej wygląd. Jest to naprawdę bardzo prosty model, ale z ciekawymi funkcjami. Mamy tutaj przełączniki typu mechanicznego. W tym przypadku są to przełączniki firmy Kale Model Blue, czyli z charakterystycznym klikiem, dość głośne. Jedni je lubią, inni nie, kwestia indywidualna, natomiast te Blue dają się bardzo dobrze i do pisania, i do grania. Żywotność tych przełączników to powyżej 50 milionów kliknięć, a klawisz reaguje już po przebyciu 2 mm, czyli wystarczy leciutko naprawdę nadusić, usłyszeć kliknięcie i wiemy, że wtedy już jest aktywacja. Więc lekkość aktywacji na pewno jest w tym przypadku plusem, nie musimy wciskać klawisza do końca, wtedy ten skok jest naprawdę duży. Wystarczy po prostu muskać klawisze, żeby pisać czy grać. Teraz po kolei, moi drodzy, jeśli chodzi o przewód, jak widzicie, jest to dość gruby przewód, a jednocześnie w miarę elastyczny. Zobaczcie, nie ma problemu z uporządkowaniem tego. Mamy też taki rzepik do uporządkowania nadmiaru, po prostu spięcia nadmiaru tego przewodu. Przewód ma 180 cm, a zakończony jest tak, że rozdziela nam się tutaj na trzy pojedyncze wtyki i mamy wtyk USB zasilający samą klawiaturę oraz mamy przejściówki audio do mikrofonu oraz do słuchawek. Mamy tutaj rysunki, jak widzicie, słuchawki, tu mikrofon, nie ma kolorów tutaj w tym przypadku, ale i tak można sobie dojrzeć, co jest do czego i po co to jest. Podłączamy to sobie do komputera oczywiście, a to do naszej karty dźwiękowej, do odpowiednich gniazd. A klawiatura RAV Core Edge ma, moi drodzy, taki przydatny system, że mamy port USB, czyli możemy podpiąć sobie tutaj albo pendrive, podładować telefon przez micro USB, albo chociażby podłączyć słuchawki, jeśli mamy na USB, a jeśli nie mamy, to po prostu możemy słuchawki, mikrofon podpiąć sobie do tych analogowych złączy i mieć to po prostu bliżej pod ręką. Więc fajna opcja, przydatna na pewno, takie rzeczy się przydają, wiem to z doświadczenia. Przy okazji zobaczmy już klawiaturę od spodu. Mamy tutaj przepusty na porządkowanie ukablowania, czyli możemy ten przewód sobie po prostu tędy przepuścić, jeśli by miał tak wychodzić. Mamy też solidne antypoślizgi i podwyższenia jednostopniowe bez gumowania. Sprawdźmy szybko, jak to się zachowuje w praktyce z podwyższeniami. No, naprawdę nieźle się trzyma. Bez powinno być jeszcze lepiej. Ok, bez to po prostu jak przyklejona, z się troszkę przesuwa, ale podczas gier i tak mi się nie przesuwała, więc pod tym względem daje radę. Teraz kolejne rzeczy. Jak widzicie, nie mamy podpórki pod nadgarstki. Jest tutaj bardzo krótkie zakończenie. Jeśli chodzi o kształty, to klawiaturka jest troszeczkę pościnana. Jak widzicie, mamy tutaj takie ścięcia, ale kształt jest taki dość prosty. Też tutaj właśnie ta sekcja dolna obudowy rozchodzi się do tego miejsca, potem znów się schodzi. Mamy też takie spady tutaj po bokach, jak widzicie. To jeśli chodzi o design. Producent gwarantuje, że obudowa jest wytrzymała. Faktycznie klawiatura jest z dobrej jakości tworzywa i to wszystko zachowało się w testach dobrze. Ma też całkiem niezłe nakładki na klawisze, więc jest ok. Moi drodzy, pomimo że nie widzimy tutaj osobnych przycisków do makr, to mamy je właśnie tutaj. Przyciski gamingowe są po prostu pod tymi takimi średnio przydatnymi przyciskami funkcyjnymi, czyli wtedy FN robimy, na przykład plus insert daje nam ten gamingowy pierwszy. Rzucimy jeszcze okiem na układ klawiatury, mamy spację z logo RAV Core. Mamy także Escape'a z tym logo. Duży Enter, to cieszy.
duży shift tutaj, za to mały shift tutaj i ukośnik wbity w to miejsce właśnie, dość nietypowo. Backspace mamy tradycyjny i mamy WSAD kursory i WSAD tutaj właściwe z możliwością odwrócenia funkcji. Czyli po prostu, jeśli przełączymy sobie, to kursory mogą odpowiadać za klawisze WSAD. To niektórych gier oczywiście przydatne. Jeśli chodzi o układ klawiszy, wygląda to dokładnie tak. Nie są tutaj jakiś fantazyjny, jest dość prosty. W miarę jedną linię trzymają te klawisze. Natomiast do pisania sprawdza się to dobrze. Kolejne rzeczy. F1 do F4 nie mamy nic, natomiast F5, widzicie, mamy play, pauza, stop do tyłu, do przodu, do F8, czyli multimedia. Następnie mamy F9 odpalenie playera, F10 wyłączenie dźwięku, F11 ściszenie, F12 głośniej. I tutaj pod koniec mamy też kilka rzeczy ukrytych, więc zobaczcie, mamy tutaj G-Mode, czyli tryb gamingowy, mamy zarządzanie podświetleniem, mamy właśnie przełączenie tego WSAD na kursory i kursorów na WSAD i jeszcze jeden tryb do podświetlenia. Zobaczcie to za chwilkę w akcji, natomiast jeśli chodzi o takie podstawy, to by było na tyle. Powiem Wam, że klawiatura ma oprogramowanie, zobaczycie też w tym teście. A teraz podświetlenie. Ok, jest mniejsze trochę oświetlenie, żebyśmy dobrze widzieli. Ok, więc zobaczcie. Tak wygląda podświetlenie, jest całkiem dobre moim zdaniem. Co prawda mamy tylko czerwone, ale jest ok. I popatrzcie, jakie mamy efekty. Ja może jeszcze bardziej zmniejszę oświetlenie. O, właśnie, żebyśmy to lepiej widzieli. Jak widzicie, rzędy powoli gasną, WSAD nie gaśnie. To jest jeden z takich trybów. Mamy w sumie 6 trybów różnych i też możliwość zaprogramowania po swojemu pojedynczych klawiszy. Teraz mamy takie coś. Też wygląda ciekawie. Chociaż moim zdaniem mało praktyczne. Bardziej taki tryb demo. I mamy też oddychające podświetlenie tego typu. W tej chwili najmocniejsze. Możemy sobie te efekty oczywiście też wyłączyć, jeśli chcemy. Wtedy sobie po prostu zwiększamy jasność. Jak widzicie, o, przeszło w tryb pulsacyjny i sobie możemy włączyć same WSAD i same kursory i zwiększać natężenie jasności. Wtedy bardzo dobrze też świecą się tutaj przestrzenie pomiędzy klawiszami i całe podświetlenie wygląda po prostu bardzo, bardzo dobrze. No dobrze, moi drodzy, panel sterowania klawiatury RAV Core Edge, oprogramowanie, przede wszystkim main settings. Mamy tutaj różnorodne profile, jest ich 5, możemy sobie je tworzyć, zapisywać i tak dalej. Manager Macr jest, możemy sobie ustawić tutaj Macra. Możemy oczywiście przypisać funkcje pojedynczym klawiszom. Zobaczcie, jest tego naprawdę sporo. Też funkcje multimedialne chociażby. Następnie mamy ustawienia Macr, czyli możemy sobie przyporządkować pod te tutaj 6 klawiszy gamingowych dowolne te nasze wklepane makra. Następnie backlight, czyli podświetlenie. Mamy jasność, mamy tutaj prędkość tego efektu, który widzieliście w prezentacji i custom key, czyli możemy sobie własne klawisze podświetlić, na przykład WSAD plus jakiej, że używamy takiego, spacja, Enter i na przykład Shift. O. I możemy sobie taką kombinację zrobić, zapisać i to włączyć. I ostatnia zakładka Advanced. Mamy tutaj wybór anti-ghostingu albo 6 key rollover na 6 klawiszy albo N key, czyli absolutny powinien być gaming mode i opcje na dodatkowe klawiatury, czyli zamiana klawiszy WSAD na kursory oraz blokada Windowsa. Oczywiście mamy też opcję hardware upgrade. Dobrze, moi drodzy, czas sprawdzić możliwości anti-ghostingowe tej klawiatury, czyli ile klawiszy możemy wcisnąć, uzyskując wszystkie komendy. Zaczniemy sobie od takich rzędów gamingowych, czyli WSAD i okolice. Mamy 6. Już nam przeskakuje, jak wciskamy kolejny. Dobra, chyba wiem, co tutaj będzie. I po raz kolejny 6. Próbujemy niższy rząd. Również jest 6. Jak próbujemy wcisnąć inny, to jeden nam wypada, a wciska się kolejny.
Spacja. I to samo. Czyli mamy tutaj widocznie 6 key rollover, czyli możliwość wciśnięcia dowolnej kombinacji 6 klawiszy, ale tylko 6 jednocześnie. Czyli coś w tym stylu i już widzicie, jeden nam przeskakuje. I to samo tutaj. Dobra. Moi drodzy, ale w kwestii anti-ghostingu to nie jest wszystko, ponieważ mamy też opcję N-key rollover, czyli absolutny anti-ghosting. Przełączamy sobie to w oprogramowaniu i przed chwilką widzieliście, że mieliśmy tylko 6. Natomiast jak włączymy sobie ten N-key, to zobaczcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie ma z tym żadnego problemu, nawet doduszamy jeszcze więcej i wszystko działa. No więc jak sobie przestawimy na ten N-key, mamy wtedy absolutny anti-ghosting na wszystkich klawiszach, nieważne ile ich wciśniemy. Tak więc pod tym względem klawiatura wygląda naprawdę super. Mamy i ten 6 key i mamy absolutnie anti-ghosting na wszystkie klawisze. I moi drodzy, testy za nami, czas na podsumowanie. Pod względem jakości wykonania nie mam tutaj zarzutów, funkcjonalność także jest ok. Podświetlenie możemy w pewnym stopniu, jak widzieliście, skonfigurować. Mamy kilka efektów, możemy też stworzyć własne kombinacje podświetlenia, czyli po prostu wybrane klawisze możemy sobie podświetlać, co jest naprawdę fajną funkcją, znaną już z takich droższych klawiatur typu RGB, gdzie możemy sobie cuda wyczyniać. Tutaj mamy tylko czerwone podświetlenie, ale możemy z nim zrobić więcej niż w standardowych klawiaturach z jednym kolorem podświetlenia. Mamy także hub USB, mamy przejściówki audio, które się przydają, i anti-ghosting typu 6 key rollover, czyli 6 klawiszy, nieważne jakich wciśniętych, zawsze jest łapane, lub N-key rollover, czyli całkowity anti-ghosting na całej klawiaturze, co się oczywiście może przydać w szybkich, dynamicznych grach, gdzie wciskamy kombinację klawiszy. Mamy także bardzo dobrze zabezpieczony przewód o wplocie, dość dobrze zaprojektowany panel sterowania, to całe oprogramowanie. Z minusów, niektórym osobom może zabraknąć podpórki pod nadgarstki, ponieważ tutaj jej zwyczajnie nie ma. Klawiatura kończy się zaraz za klawiszami dolnymi, dlatego jeśli szukacie klawiatury mechanicznej z podpórką, to ta nie spełni niestety Waszych oczekiwań. Natomiast ogólnie według mnie sprzęt całkiem udany, cena 350 zł jak na klawiaturę mechaniczną nie jest jakimś zjawiskiem, jest to po prostu taka dość normalna cena klawiatury mechanicznej. Dlatego jak dla mnie sprzęt dość udany. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, jeśli film Wam się spodobał, subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym. Widzimy się w kolejnych filmach, tymczasem pozdrawiam Was, cześć!